Witam serdecznie, Ryszard Borowiecki. I z 29 na 30 marca 2023 roku rozmowa o transformacji naszej, tej duchowej i wewnętrznej zmianie, jaką możemy dokonać w poszczególnych miesiącach. Akurat dzisiaj będziemy rozmawiać o znaku Skorpiona. Miłość własna jest uznaniem i błogosławieństwem. W życiu jest recepta na emocjonalne działanie, czy też intensywne energie, które nas doprowadzają do pewnego zastanowienia się nad tym wszystkim, co dookoła nas toczy się. A to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby można było to zrealizować. Gniew, zazdrość, to wszystko niszczy to duchowe podejście do życia. Jakie żeśmy popełnili, czy też zrobili? Uwolnij to zło od siebie. Odstaw je. A stań się bardziej dawcą dobra, więcej serca dla innych, życzliwości i umiejętności rozmawiania, co jest najważniejsze, z sobą. To jest największy problem. Najważniejszą taką sytuacją, którą się spotkasz, to dziel się miłością. Pamiętaj o tym, że inni nie są winni. Zastanów się nad tym. Także okazuj współczucie. To jest cecha, którą musisz w sobie stworzyć. Następną rzeczą jest zachować spokój wewnątrz siebie i na zewnątrz. A to stanowi bardzo często potężny problem. Z tego wszystkiego wynika, że najważniejszą rzeczą jest kultywować własną miłość. Nie ma nic ważniejszego, jak właśnie to działanie. Tutaj trzeba przede wszystkim zrozumieć czy pojąć, co miał na myśli Bóg, Stwórca. Jakie nam dał zadania w tym naszym życiu? Czy wykorzystujemy je w prawidłowy sposób? Jak chcemy dojść do słowa, które jest najważniejsze, które daje nam to, że jesteśmy ludźmi? Ta pewność siebie, która nas wzmacnia, jest dzięki przede wszystkim i jego przyczyną, ponieważ on nas tak zbudował. To wszystko nas zmusza do tego, że mamy siłę spojrzeć tam, gdzie trzeba rozwiązać najtrudniejsze problemy, które czasami warto pozostawić właśnie jemu i czasowi. To dobro, które jest, które musimy czynić,
za każdym naszym krokiem w naszej wędrówce od tego wojownika do mistyka. To wszystko jest możliwe wtedy, kiedy weźmiesz odpowiedzialność za świat. To trzeba pojąć, że zawsze tak było. Teraz najbardziej to widać. Zapraszam Państwa na dalsze historie związane ze znakami zodiaku. Poszczególne dni, które wyznaczają nam poszczególne miesiące. Zastanowienia się, jacy będziemy w tym czasie. Czym mamy się kierować i jakie są nasze energie. Co kosmos będzie od nas wymagał, a co my możemy dać przede wszystkim kosmosowi. Jesteśmy tylko dziećmi kosmosu, tą najmniejszą częścią jego, ale tak szalenie ważną, ponieważ jesteśmy na wzór i podobieństwo. Do zobaczenia.